A big part of my lecture will be consisted of films fragments, excerpts. But the reason were not only my laziness, but the will to spare you contact with my English. I would like to present the destroyed and rebuilt Warsaw in a bit different way, with the focus on different social aspects connected with the life in Warsaw more than 10 years after the war. And maybe just without longer introductions. In 1936, Louis Aragon published a novel Beaucartier in free English translation, Beautiful Quarters. It was exactly this novel that Polish journalists Jan Dąbrowski and Józef Koskowski had in mind when giving the published 1964 reports collection about Warsaw in the interwar period the title Niepiękne dzielnice, non-beautiful quarters. The book showed the picture of the Polish interwar capital in a way incongruent to a deeply rooted in the Polish collective memory myth of Warsaw as a Paris of the North. A beautiful, but at the same time, false picture. The mythologization of Warsaw repeated in its own way after the World War II. The myth was, and partly I think still is, embodied by the watchword, slogan, cały naród buduje swoją stolicę, the whole nation builds our capital. The slogan is immortalized by the inscription located on the house wall in the center of Polish capital, on the corner of Aleje Jerozolimskie, Jerusalem Avenue and Nowy Świat, New World Street. It is really difficult to omit this inscription during the visit in Warsaw. The familiar narrative of a shattered nation pulling together to rebuild in the aftermath of the war destruction was particularly poignant in Warsaw, when more than 80% of the city's buildings were destroyed and more than a half of the pre-war inhabitants killed. Rapid rebuilding and reconstruction of the city was an important way to cement the Communist Party's grip on power, to show her effectiveness, taking care of the past, present and future. By the way, they did it not taking into account the nation, the law, also the property law, or the rest of the country. For example, the building materials, bricks, stones, iron, salvaged from the rubble of other Polish cities, first of all from the previous German territories, were sent to Warsaw to order to accelerate both the reconstruction of the old and construction of the new districts. But it has to be admitted that those measures were efficient, and the Stalinist president of Poland, Bolesław Bierut, was probably the only Polish politician after 45 who had a complex vision of Warsaw, and the Polish capital was really an apple in his eye. Of course, it was an especially vision. But it was not his only goal to simply reconstruct the city. The ruins were mythologized by Bierut as a foundation for a new Warsaw, a brand new capital of a brand new state. Press, photo albums, feature and documentary films, the outdoor propaganda this time evolved a new convention of picturing Warsaw. The visual narrative was based on the comparison between the past and the present. On one side, the ruins or pre-war capitalistic slums, and on the other, new streets, modern houses, and the most important symbol of new socialist Warsaw, finished 1955, Joseph Stalin's Palace of Culture and Knowledge.
all aspects which didn't fit, didn't fit to the propagandist idealized picture didn't exist, strictly excluded and tabooed. And here maybe the first excerpt, only three minutes, only in Polish, but the plots are simple and clear. On the one side, the pre-war slums, on the second, the modern districts, and in between, and over the Bolesław Bierut, of course. Nowa Warszawa nie może być powtórzeniem dawnej. Nowa Warszawa ma stać się stolicą państwa socjalistycznego. The new Warsaw should be the capital city of the socialist country. Warszawa socjalistyczna. Socialist Warsaw. Budujemy w Warszawie ponad 20 osiedli i dzielnic mieszkaniowych otoczonych zielenią. Nowe dzielnice znosimy na gruzach miasta kapitalistycznego. Przypomnijmy. Tysiące stłoczonych czynszówek, w każdej czeluść podwórka. Na dnie wieczny mrok, wilgoć, zaduch. Palac proletariackiego dzieciństwa. Rysiu do domu. Go home, but which home? Do domu. Of course, in the cellar. Jak daleko do słońca. Słońce nie przynosi zysku kamienicznikowi. Każdy metr placu zabudowany, ściśnięty, zduszony. Podwórka, studnie, rudery obok zwalistych czynszówek. Dom koło domu. Ciasno. Miasto kapitalistyczne. Capitalistic city, and of course, in few minutes. Nowa Warszawa nie jest powtórzeniem dawnej. Ta dzielnica była w Warszawie kapitalistycznej siedliskiem nędzy i epidemii. Przed 7 laty była polem ruin i gruzu. Ta sama dzielnica. This is the previous ghetto. Warszawskie place budowy są wielką szkołą. Gdy buduje się więcej z każdym dniem, trzeba szybko uczyć młodych. Warszawski robotnik staje się nauczycielem. Troskliwym i czujnym. The youth, of course. Wraz z młodzieżą po raz pierwszy weszły na budowę kobiety. Już nie do noszenia kubełków i wymiatania brudnych kątów. Nowe mieszkania nie czekają długo na gospodarzy. Zadomowieni już lokatorzy przyglądają się nowym sąsiadom. New neighbors. Może to nowa koleżanka? Budujemy dużo. Budujemy sprawiedliwie. Nowi lokatorzy to profesors and the workers. Tokarz, inżynier, profesor, kierowca samochodowy. Odwiedźmy jedno z tych tysięcy nowych mieszkań. Nie buduje się dziś w Warszawie ani jednego mieszkania bez elektryczności, gazu i łazienki. W tych domach zginęły słowa suteryny, poddasze, frontowe schody dla państwa. Szczęśliwy dziecinny sen. Szczęśliwe jest takie przebudzenie. Excuse me? We understand. Yes? Okay. You didn't know that. Okay. How dark was the second sight of the coin showed the time of the post-Stalinist toll, 56-57. Russians had their October Revolution of 1917
Poles, the between two October Revolution, 1956-1957. The Polish October Revolution began with Władysław Gomułka returned to power in October 56 and ended, of course, more or less symbolic, with students' riots in Warsaw in October 57, which were caused by shooting of the revolutionary weekly Po Prostu, straight, simply. But this 1 year was enough. Enough time for deep and irreversible changes. During the tow, not only the prisoners were set free, the gates on the so far closed borders slightly opened, small business permitted, just jamboree and Miss of Poland elections organized, but also the life in Poland a bit demythologized. A big role in the process of this demythologization played a series of documentaries. Created by young graduates of the film schools in Moscow, for example Jerzy Hoffman or Jerzy Ziarnik, and in Łódź, for example Roman Polański, Kazimierz Karabasz or Włodzimierz Borowik. They were fascinated with the Italian neorealism, disgusted with the lies of socialist realistic cinema, and effectively made use of weakened barriers of censorship enabled by the October tow. Their black documentaries, as they were named already in 56-57, portrayed the non-presented world, without hues, dividing good and evil with a clear line and proving rightly made diagnosis. Film presented the real life in the countryside, in big and small towns, city centers and suburbs, everyday life in luxurious restaurants, visitors like Polonia in Warsaw, and inhabitants of the half-destroyed houses in the center of the capital, not very far from Palace of Culture. Young directors and operators were interested in the negative, yet common and marginalized phenomena, like problems of the youth, alcoholism or prostitution. No wonder that a known critic, Bolesław Michałek, wrote at the beginning of 57, I quote, "These films have something amazing in their core, something that freshens the definitions of the social role and the abilities of a film. Such is the refreshing power of these films," unquote. It is significant that the majority of documentaries of the Black series concentrated on Warsaw. No wonder. It was really a fascinating city, accumulating all Polish political, historical, social, or cultural problems. A very good example of is the opinion of American journalist Joseph Wexberg, published in August 57 in The New Yorker. I quote, "In contrast to the traditionally easygoing ways of Vienna and the gloomy resignation of Czechoslovakia, Warsaw created an impression of vitality, stubbornness, and absence of fear. They haven't freedom of public assembly, but they certainly have freedom of public grumbling. I have not seen a single red poster or banner in Warsaw. It is so hard to find a picture of a Soviet leader here in the capital, as it is to meet an authentic Polish communist. But at the same time, Warsaw is a tough, depressingly ugly city. But there is a character on its ugliness. It is a city of ruins and of unfinished houses being built with raw bricks newly made of salvage rubble, of gray skies and gray faces, of shabbily trolleys with shabbily dressed people hanging from their handrails like bunches of grey grapes. Yet the same people possess an amazing store of energy, recuperative powers, and love of living. The coffee houses are crowded with people talking animatedly about all a manner of subjects, sports, world politics, poetry, but mainly about Poland." As the Stalinist propaganda concentrated usually on center, in the geographical, political, social, and cultural meaning, the directors of black documentaries preferred the peripheries.
in the same broad sense, more maybe anthropological and cultural. Although the leitmotif of the film Where the Devil Says Goodnight of Kazimierz Karabasz and Władysław Siesicki is the construction of the House of Culture in Warsaw district Targówek. The most important hero were the Targówek per se and its inhabitants. This Warsaw district is located about 3 kilometers from the reconstructed few years earlier, 1953, Old Town, but on the other right bank of the Vistula River. By the way, Vistula River is until now a very important border in Warsaw, a border between not only districts, but between the culture and the words. Until now, Warsaw is consisted of two parts. Warsaw on the left riverbank and Praga of the right riverbank. And Targówek, of course, on the right riverbank with small wooden houses, boggy streets, gas lamps, look like at the end of the 19th century. The inhabitants of Targówek didn't recall the happy Warsawians from the Stalinist propaganda films. Especially terrible was the fate of these districts, young inhabitants. And in 1956, this documentary was a bold accusation towards the ones who left the young Targówek people alone. Surely, they weren't the authors of the When the Devil Says. Karabasz and Siesicki, who produced in 1957, 1 year later, the next documentary, People from the Empty Zone. The protagonist in the film, young people from Praga, this district on the right riverbank, are presented with care and sympathy, which is very explicit in the commentary to the film, avoiding definite judgments and only posing questions and quoting the protagonist's remarks instead. The film is more authentic than the majority of Black Series documentaries, based often on factionalized stage shots. The documentary showed the Arab the real problems of the Polish youth, bleakness, lack of prospects, debt and jobs, boredom. I prepared 2 excerpts, but maybe we have time only for one. These excerpts about Targówek, 1956. More or less 7 minutes, not more. Nie jeden raz w życiu przed karnym sądem stałem, nie jeden już wyrok nam miał pan. Nie jeden raz Targówek. Nagodu stępałem, nie jeden spod moja szpony pan. It's 1956, more than 10 years after nie the war. Nie jeden raz kartu i nagodu stępałem, nie jeden spod moja szpony pan. Na trzy dzień wolności. Zapomniana dzielnica Warszawy, inny świat. A przecież to jest ta sama Warszawa, gdzie zbudowano MDM, Pałac Kultury, Starówkę. Robota nowa jest. A kufle krzyknęli, niech żyje nasza rodzina. Dla niego robota nowa jest. I wyszedł na wolność, siadł w gronie kolegów. Rydzieszczo to garniał go krok. A w uciecie szkliła jak kropelka rosy, gdy złodziej do gardła wlewał ją. Od wielu lat nic się tu nie zmienia. Na Targówku czas stanął w miejscu. Gdy złodziej do gardła wlewał ją. I wracał do domu, na rogu stał milicja. I ręką wskazywał przejście mu. Za klapy go chwycił, stuknął go baranem i na tym zakończył wieczór swój. The rest of a Jewish cemetery on the right riverbank.
Maybe not funny. That's interesting. Stary Kirkut, bazar. To są ich miejsca spotkań, ich świetlice. Czy naprawdę nie ma dla kogo budować tego domu? Patrzcie, kino objazdowe, które przyjeżdża raz w miesiącu. To jest nasza rewolucja kulturalna na targówku. Tym się chwalimy, o tym piszemy w naszych sprawozdaniach. Zawiedliśmy nadzieję tych ludzi. Czy potrafimy odzyskać ich zaufanie? Już ostatni bilet i sprzedaj. Nie mamy więcej. Jest małe kino, nie możemy tu nikogo pomieścić. Was jest tyle osób jeszcze. Po to 150 osób nie ma już. Kto jest za to odpowiedzialny? Kto jest winien, że na targówku ciągle jeszcze diabeł mówi dobranoc? Really like the Italian neorealism, the end of the mid of 50s. The youth wasn't the only social problem with which engaged the directors and producers of black documentaries. A permanently present issue was alcoholism. You have seen in this movie. But firstly, then this problem was presented from the perspective of children, for example. For example, the film The Children Accused of Jerzy Hoffman, made in 1956. But all those films about the alcoholism did not make such an impression as only one documentary devoted the problem of prostitution. No wonder, if vodka was too bad in all shops, prostitution in Poland was, from the end of 40s, a phenomenon kept secret in an official point of view and non-existing from the legal point of view, eliminated from Polish legislation. However, a documentary by Włodzimierz Borowik, Article Zero, produced in 1957, revealed its existence in a clear and touching way. In the film prevailed the authentic scenes, is unusually for this black series, taken in the prostitution's shelter in ruins or cellars. Film camera followed the events taking place at the police station, a fight between the prostitutes and their pimps, or extremely touching scenes of prostitutes' interrogation. The shots taken by a hidden camera give a unique opportunity to get to know and listen the authentic people from the Warsaw demimonde in the mid of 50s. Godzina 23. Jesteśmy znów na ulicy.
Prostytucji u nas w kraju nie ma. Zlikwidowało ją nasze ustawodawstwo. Jesteśmy nie tylko postępowi, ale i subtelni. Każdej kobiecie wolno oczywiście odbywać samotne nocne spacery. Każda może zawierać przygodne znajomości. Każda może mieć swojego opiekuna. Władzą natomiast nie wolno interesować się stanem zdrowia kobiety, której profesja nie budzi najmniejszych wątpliwości. Godzina 24. W centrum wielkiego miasta popełniono zbrodnię. Teraz dopiero milicja może interweniować. Oblawa ma na celu nie tylko wykrycie sprawców zbrodni. Po prostu milicja korzysta z pretekstu. Do walki ze źródłem chorób społecznych, prostytucją, trzeba w Polsce pretekst. Funkcjonariusze milicji dobrze znają siedliska prostytucji. Zakonspirowane w gruzach meliny, przygórki czynszowych kamienic, piwnice i suszarnie nowoczesnych bloków, domy publiczne dla pijanych przechodniów. Milicja zna także luksusowe domy schadzek w mieszkaniach prywatnych. Milicja i kamera filmowa mogą dotrzeć jedynie do spelunek zajmowanych przez pijanych i bezdomnych. Godzina pierwsza w nocy. Wozy milicji wracają z obławy. Jesteśmy przed jedną z warszawskich komend milicji obywatelskiej. Prawda jest gorzka, ale milczeć nie można. Noc w noc komisariaty zapełniają się tłumem pijanych prostytutek i sutenerów. To nie scena z filmu fabularnego. Tu nikt nie gra. Aparat filmowy pracuje w ukryciu. Zbieramy materiał dla socjologów i prawników. Nikt nie może przymykać oczu. Prostytucja staje się w Polsce klęską społeczną. Noc w noc przewija się przez komisariaty cała galeria postaci z półświatka. Młode i starsze. Takie, które można uratować i takie, które już tylko trzeba leczyć. Aby ratować i leczyć, potrzebne jest ustawodawstwo. Nie ma w naszym ustawodawstwie paragrafu, który regulowałby sprawy prostytucji. Noc spędzona na brudnej podłodze w komisariacie nie zastąpi ani akcji społecznej, ani reglamentacji, ani kontroli sanitarnej.
Po koszmarnej nocy przychodzi dzień, a dzień oznacza powrót na ulicę. Of course, the palace of culture and its knowledge. It is significant that a big part of the Black Series documentaries demythologized the miracle of Warsaw reborn from the ruins. In those films, new districts were shown less often than the parts of the city that remained ruined. Especially, then they began not very far from the symbolic palace of culture and knowledge. No wonder that thousands of inhabitants of the ruined houses were called the cavemen. The most important of these demythologizing Black Series documentaries is undoubtedly Warsaw 56, realized by Jerzy Bosak and Jarosław Brzozowski. They showed the ordinary life of the Warsawian cavemen Anno Domini 56. A father supports the ceiling with beams. A mother collects insects from the walls. A boy is lying in bed with his leg broken after fall from ruins, and a small child walking on the abyss edge. Those scenes were, of course, staged, but the situation, the scenography, and partly the actors were real. Każdego roku o tej samej porze kronikarz filmowy wyrusza w podróż po Warszawie. Kronikarz liczy nowe domy, nowe skwery, osiedla i place zabaw, zapisuje warszawskie piosenki i czeka cierpliwie, aż słońce najpiękniej ozdobi fasady warszawskich pałaców. Ale rok 1956 jest inny niż lata dawniejsze. Kronikarz patrzy uważnie i widzi to, czego dawniej starał się nie zauważyć. Także jest Warszawa roku 1956. W tych ruinach nie tylko odbywają się zakazane zabawy, tu mieszkają ludzie. Thank you.
ojciec z nogą w gipsie jest sam sobie winien. Zapomniał, gdzie mieszka, wybiegł z izby i runął w przepaść. Nikt nie rozumie, dlaczego został przy życiu. To był cud. W tym domu ludźmi rządzi strach. Śmierć grozi każdemu dziecku. Matko, jeżeli jesteś zajęta, przywiąż dziecko do łóżka. Sznurek będzie jego aniołem stróżem. Nawet ludzie jaskiniowi mają chwilę radości. Ta matka cieszy się, że jej dziecko jeszcze nie umie chodzić. Śpi spokojnie, maleńki troglodyto. Ruiny trzeba uprzątnąć. 6000 warszawskich jaskiniowców czeka na izby w domach mieszkalnych, które wciąż jeszcze zajmują bezprawnie urzędy i biura. Zbudowaliśmy w Warszawie dosyć biurowców. Zmieszczą się w nich wszystkie zarządy i wszystkie centrale. Domy mieszkalne należą do ludzi pracy i do ich dzieci. Trzeba im je zwrócić. Along with the widening in 57 Polish October Revolution, the authorities and censorship started more and more brutally and strictly showing the authors that presenting reality in such pessimistic and realistic way would be permitted no more. However, the important thing was that the documentarists did not give in and the films carrying an imprint of black series were made till the beginning of 60s. Two important films touching the problem of reconstruction of Warsaw were produced in 1958. The first one, The City of Islands, of Jan Dmowski and Bogdan Kosiński, showed that after 13 years, when the wall nation built the capital, the Warsaw Midtown was still an almost empty desert, and the people, in the teeth of the urban planning logic, grouped in the outskirts, located very far from the city center, where the housing estates arose in the direct vicinity of country houses,
woods and meadows. It is characteristic that this movie was practically an antithesis of the Stalinist propaganda materials. They criticized pre-war Warsaw. This one showed it with a sentiment as an unfortunately dead and buried idea. At the same time, the City of Islands showed not so much the problems of the people, but the problems of the infrastructure, and criticized not so much the government and the system like the previous, but the town planners. Unfortunately, it will be maybe the last excerpt. Skrzyżowanie Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Na skrzyżowaniu tych dwóch głównych ulic stolicy Polski postawiono słup drogowskaz. Drogowskaz informuje, gdzie leżą Helsinki, Kopenhaga, Oslo. A gdzie leży Warszawa? Kamera filmowa szuka Warszawy. 200 kilometrów przewodów tramwajowych przebiega nad ulicami. 200 kilometrów torów łączy odległe dzielnice. Tory biegną asfaltem szerokich ulic. Tu trzeba szukać miasta. Tory biegną kocimi łbami przedmiejskich uliczek. I tu trzeba szukać. Tramwaj jedzie wreszcie polnym torowiskiem. Tu są mąki, dalej będą wsie. Nie, dalej są stutysięczne osiedla. Tu też należy szukać miasta. Godzina 15.30. Kamera znajduje się w samochodzie jadącym wzdłuż tramwaju. Tłok. Cyfry. W roku 1939 na jednego mieszkańca Warszawy przypadały 134 przejazdy rocznie. W roku 1957 805. Znaczy to, że odległości w mieście zwiększyły się tak, że nie można pokonać ich pieszo. To jest pierwszy wniosek. Tramwaj dojeżdża do centrum. Tu ludzie wysiądą, wagony opustoszeją. Ludzie wysiadają, ale tramwaj nie pustoszeje. Wsiadają inni. Ci, co wysiedli, nie rozpraszają się w ulicach Śródmieścia. Czekają na inne, na swoje tramwaje. Jadą dalej. Centralny punkt miasta jest przede wszystkim centralnym punktem przesiadania. To jest drugi wniosek. Ze Śródmieścia tramwaje ruszają znów zatłoczone. Zatłoczone jadą na północ i południe, na wschód i zachód. Znów 30, 40, 50 minut jazdy. Więc trzeci wniosek. Śródmieście nie wchłania ludzi, którzy tu dojeżdżają. Rosną nowe domy. Gdzie? Tam, gdzie jeszcze niedawno były pola i łąki. I tam, gdzie były podmiejskie glinianki. Miasto wkracza w podwarszawskie lasy i las ustępuje miejsca wielopiętrowym blokom. Miasto dotarło do podwarszawskich wsi. Więc wniosek? W centrum, skąd wszędzie jest blisko, każdy metr terenu został już wykorzystany. Kamera rejestruje. Miasto buduje się kilka i kilkanaście kilometrów od centrum. Kilkadziesiąt minut jazdy tramwajem. 100 metrów od centralnego punktu miasta. Rok 1939. Kamera jest w archiwum zdjęć fotograficznych. Fotografie pokazują dawne Śródmieście Warszawy. Tu mieszkało 800 tysięcy ludzi. Tu było centrum, które organizowało miasto w jedną zwartą całość. Tu leżały najcenniejsze tereny miasta. Dopiero po ich zabudowie sięgano po te, które były położone dalej. Tak nakazywała logika. Rok 44 zniszczył te dzielnice i najwartościowsze obszary Warszawy przygotował do przyszłej zabudowy. 100 metrów od centralnego punktu miasta. Rok 1958. Kamera znajduje się w śródmieściu milionowego miasta. Oto co widzi. Thank you.
Jesteśmy kilkaset metrów na północ od centrum. Jesteśmy kilkaset metrów na północny zachód od centrum. Jesteśmy kilkaset metrów na zachód od centrum. Cytujemy wypowiedź inżyniera Zelenta, zastępcy przewodniczącego Prezydium Stołecznej Rady Narodowej. To, co w Śródmieściu leży w ziemi, uzbrojenie gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne, ma wartość prawie połowy kosztów budownictwa naziemnego. I dodaje, każdy metr kwadratowy niezabudowanego terenu zacznie tu sam krzyczeć. Kamera filmowa nie polemizuje z nikim odpowiedzialnym za politykę urbanistyczną Warszawy. Kamera wątpi w tę politykę i w tę odpowiedzialność. Kamera utrwala na taśmie filmowej obraz. 13 rok od budowy stolicy. Śródmieście, rok 1958. The second Warsaw documentary, made 1958 from Powiśle Quarter by Kazimierz Karabasz, presents the life in the ruined district in the city center along the left riverbank, not the right but the left, in this part of Warsaw, not far from Communist Party House, University, governmental buildings and National Bank. Although the film is similar to the other pictures of the Black Series, the reality is more lyrical than critical, and was not a journalistic intervention but a poetical ballad. It was the end of the real Black Series, but not of its myth. When now I am showing those films to my students, they are often so impressed and surprised that they sit in silence long after the lecture is over. Thank you very much. You have to leave a few minutes or not? What do you mean? 3 minutes. Yes. Could you show the last excerpt or? Yes, please.
difference between this film and the previous? W sercu wielkiego miasta, dwa kroki od Nowego Światu i krakowskiego przedmieścia, a jednak zupełnie na uboczu, to jest Powiśle. Dzielnica, o której kilkadziesiąt lat temu pisarz mówił, że nie ma w Warszawie drugiej, co by miała tyle wdzięku i nastroju. Czasem zawędruje tu człowiek dziś już bardzo rzadki. Przynosi ze sobą stare, zapomniane melodie. Komu je gra? Czy tylko pustym podwórzom i powiślańskim gołębiom? A może własnej tęsknocie za czasem, który minął? Za dniami własnej młodości, której ślad chciałby odnaleźć tu, na Powiślu? Życie na Powiślu ma swoje własne tempo. Może nawet znajdziesz tu jeszcze coś, co ci przypomni dawną Warszawę. Tylko ten pociąg wymierza godziny, których i tak nikt tu nie liczy. Okay, so this is this typical ballad, not the intervention.